Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy na serwisie BMW X3 F25, które przyjechało na wymianę sprężyn tylnego zawieszenia, dlatego że jedna z nich pękła. Oczywiście wiadomo, że sprężyny wymieniamy parami, albo obydwie przednie, albo obydwie tylne. Ewentualnie wszystkie cztery wymieniamy, ale w każdym razie nigdy nie wymieniamy pojedynczo sprężyn. Także tutaj już jeden amortyzator mam wymontowany. Tutaj sprężyna jest razem z amortyzatorem wbudowana tu w zależności od modelu BMW niektóre mają sprężyny osobno od amortyzatora, a niektóre mają właśnie tutaj zintegrowane razem z amortyzatorem, tak jak tutaj w tym BMW X3 F25. Zobaczcie. Sprężyna tutaj pękła na jednym zwoju, na samej górze. Widać, że jest to świeże pęknięcie. Tutaj pani, akurat właścicielka tego auta, jechała prawdopodobnie, była w samochodzie w momencie, kiedy ta sprężyna pękła. Dlatego i po prostu wiedziała, że coś się dzieje, dlatego że takiej pękającej sprężynie towarzyszy dosyć głośny hałas. No i generalnie jest wyczuwalne na samochodzie, że coś się w tym momencie dzieje niedobrego. Dlatego tutaj pani od razu przyjechała do nas na serwis, żeby zweryfikować, sprawdzić, co się ewentualnie dzieje. I tutaj po tym, jak powiedziała, co się działo z samochodem, to już po prostu wiedzieliśmy, gdzie szukać. Generalnie tak. Amortyzator w tym samochodzie montowany jest do wahacza, tutaj do tego wahacza, zobaczcie, tutaj śrubą amortyzator jest skręcony do wahacza. Z jednej strony wahacz jest skręcony do zwrotnicy, a z drugiej strony śrubą regulacyjną jest skręcony do tylnego wózka. Tak to tutaj wygląda. Generalnie można sobie odkręcić. Nie ma potrzeby całkowicie demontować wahacza. Można go sobie tutaj powiesić na tej śrubie regulacyjnej albo tutaj na tej śrubie, gdzie znajduje się tuleja pływająca typu Unibol, potocznie zwana właśnie tuleją pływającą. No i tutaj, powiedzmy, umówmy się, mniej więcej na środku wahacza jest montowany amortyzator. Tutaj sobie odkręciłem, zobaczcie. Prawdopodobnie w tej zwrotnicy tuleja ta pływająca. Ta tuleja pływająca już była wymieniana, dlatego tutaj śruba jest, łatwo się odkręciła, ktoś ją tutaj zabezpieczył. Tutaj tą śrubę mocującą amortyzator do wahacza też ktoś zabezpieczył smarem. Natomiast tutaj tej śruby regulacyjnej nie była wyjmowana. I zobaczcie, ile tutaj się gruzu wysypało, kiedy odkręcałem tą śrubę. Musiałem ją już młotkiem wybijać, gdzieś tam grzechotką na przedłużanym ramieniu odkręcać. Bo niestety no, nie było to łatwe. Zobaczcie, to jest śruba mocująca amortyzator do wahacza. Tak jak widać, ktoś tutaj zabezpieczył ją smarem miedziowym. A to jest właśnie ta śruba regulacyjna. I zobaczcie, ile ona już tutaj ma tego aluminiowego, tej korozji aluminiowej, ile tu jest tego aluminium utlenionego. Dlatego ja generalnie, jeżeli wykonuję takie czynności, tak jak tutaj, odkręcam właśnie tą śrubę regulacyjną po to, żeby ją sobie oczyścić i zabezpieczyć smarem, tak żeby w przyszłości nie było problemu z jej odkręceniem czy regulacją geometrii. Wielokrotnie już spotkałem się z tym, że auto, które kiedyś tam obsługiwałem, powiedzmy rok, dwa, pięć czy 10 lat temu, przyjeżdżało na ponowną obsługę i właśnie śruby, które zabezpieczałem smarem, nie stawiały żadnego oporu przy odkręcaniu czy właśnie przy regulacji geometrii zawieszenia. Także dlatego warto takie śruby oczyszczać, smarować obligatoryjnie po to, żeby później ta praca przebiegała bezproblemowo. Generalnie dobra, teraz opuszczę sobie samochód i pokażę wam, jak to wygląda z góry, jak taki amortyzator, jak się do niego dostać, jak go odkręcić.
Jak to się dzieje, że sprężyny zawieszenia pękają? No cóż, sprężyny no to jest podobnie tak jak na przykład z tulejami zawieszenia. Jest to element, który cały czas pracuje, przenosi jakieś tam obciążenia i po prostu ta guma w tulei się zrywa. Tak samo sprężyna zawieszenia. Amortyzator razem ze sprężyną pracuje góra-dół cały czas w czasie jazdy. I po prostu dochodzi do zmęczenia materiału, do wypracowania tej sprężyny i one pękają. Nie ma tutaj znaczenia, czy ta sprężyna pęknie przy 50 tysiącach przebiegu, czy przy 100, 200, czy 500 tysiącach kilometrów przebiegu. To po prostu no, sprężyna, jak ma pęknąć, to pęknie prędzej czy później. Niektóre skończą na złomie, a niektóre w całości, a niektóre właśnie w częściach, tak jak tutaj. Generalnie bardzo często jest tak, że sprężyna gdzieś tam sobie pęknie w momencie, kiedy samochód stoi na parkingu. Nie ma, nikt nie jest obecny w samochodzie, nie słyszy, nie widzi, że coś się dzieje. I generalnie, tak jak tutaj, sprężyna pękła o jeden zwój. Tak prawdopodobnie, gdyby nikogo nie było w samochodzie, nie byłoby wiadomo, że coś się stało. Ten samochód jeździłby dalej i dopiero wyszłoby na jaw, że jest pęknięta sprężyna przy jakiejś tam rutynowej obsłudze, przy jakiejś zwykłej weryfikacji samochodu podczas jakiegoś innego, zupełnie innego serwisu wykonywanego w samochodzie. Generalnie sprężyny, tutaj ostatnio mieliśmy taki przypadek, gdzie sprężyna pękła chyba nawet w dwóch miejscach. W jednym miejscu była na środku pęknięta. No cóż, gdyby tutaj pękła sprężyna na środku, byłoby widać, że z samochodem jest coś nie tak, nawet gdyby nikogo nie było w samochodzie, dlatego że samochód po prostu jedną stroną siedziałby niżej. No i wiadomo byłoby, że coś się stało. Tak jak tutaj, gdyby właśnie nikogo nie było w samochodzie, prawdopodobnie auto jeździłoby dalej i wyszłoby po długim, długim czasie na jaw, że sprężyna pękła. Tutaj właśnie, tak jak widzicie, jest świeży, czysty metal, to jest świeże pęknięcie, a bardzo często te miejsca są już zardzewiałe, gdzie właśnie nikt nie wiedział i jest ogólne zdziwienie, zaskoczenie, że sprężyna jest pęknięta. Także tutaj, no to tak to wygląda, jeżeli chodzi o sprężynę. No dobra, jesteśmy w bagażniku. Generalnie musimy się dostać tutaj pod tą osłonę, pod osłonę tego boczka, pod ten boczek. Generalnie tak, zdejmujemy tutaj ten boczek. Musimy iść tutaj z tej strony. Tutaj oczywiście oparcie musimy położyć. Musimy zdjąć. To jest na zatrzaski, na spinki, więc ten kawałek tutaj fotela musimy wyjąć, odłożyć sobie na bok. Wracamy z powrotem. W dalszej części zdejmujemy taką tutaj osłonkę tego zamka do fotela, do tylnej kanapy. Tu musimy poderwać tą plastikową osłonę. Ona jest na zatrzaski, na zaczepy. Więc trzeba ją po prostu wyrwać. Bierzemy to na bok. A następnie tak. Mamy tutaj 1, 2, 3 takie spinki plastikowe. Musimy je wyjąć. Dalej mamy tutaj wkręt i mamy wkręt tutaj. Wykręcamy te wkręty. To jest na taka śrubeczka na Torx chyba 20. I zdejmujemy sobie boczek. Zdejmujemy boczek i tutaj mamy już odkręcony amortyzator. On jest tutaj przykręcony na trzy śruby, na klucz 13. Także odkręcamy te śruby. Jak już dół mamy wahacz odkręcony od wahacza amortyzator, to po prostu go wyjmujemy. Zobaczcie, z drugiej strony tak to wygląda. Tutaj amortyzator jest jeszcze nieodkręcony. Generalnie nie jest to jakaś skomplikowana operacja. Tutaj z tej strony mamy jeszcze wtyczkę do gniazda zapalniczki. Wtyczka jest tak skonstruowana, że nie daje się później odwrócić biegunów, także
Nie musicie się tu niczego obawiać, odpinając jakieś wtyczki czy odkręcając. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, nie jest to jakoś czasochłonne ani pracochłonne, także bez obaw. Tutaj wrócę, jeszcze podniosę samochód do góry i pokażę Wam, jak później postępować, kiedy będziecie to wszystko skręcać, składać i skręcać. Generalnie, jeżeli takie amortyzatory wyjmujecie na kanale, to musicie pamiętać o tym, że jak już poskładacie wszystko, poskręcacie śruby, oczywiście śrub nie dokręcacie już tak całkowicie na siłę, zakładacie z powrotem koła na samochód, opuszczacie samochód na koła i dopiero dokręcacie śruby wahaczy. Dlatego, że tak jak tutaj jest tuleja typu Unibol, tuleja pływająca tak zwana, jej nie zrobi większej krzywdy i różnicy, czy ona będzie skręcona w momencie, kiedy wahacz będzie w tej pozycji, czy będzie w pozycji u góry. Natomiast tej tulei zrobi już różnicę, bo jeżeli skręciłbym teraz tą tuleję, tą śrubę w tej pozycji i opuścił samochód na koła, ta tuleja zostanie zerwana. To samo tuleja tutaj, która jest w amortyzatorze. Jeżeli ona, to jest sztywna tuleja gumowa, jeżeli skręciłbym tą śrubę na siłę, już na stałe w pozycji koła opuszczonego i później postawił samochód na koła, to niestety ta tuleja by się zerwała. Natomiast jeżeli wykonujecie to na podnośniku, to bierzecie sobie kobyłkę. Proszę bardzo. Opieracie tutaj o zwrotnicę i podnosicie po prostu do góry. Do góry i dopiero teraz mogę te wszystkie śruby już na siłę, na stałe poskręcać. Także o tym należy pamiętać. Co więcej, jeżeli pamiętajcie, tak jak tutaj w tych wahaczach odkręcam śruby te regulacyjne do geometrii, to no, wiadomo, po całej operacji samochód należy zaprowadzić na ustawienie geometrii. Nawet gdybym sobie porobił znaczki na tych mimośrodowych podkładkach i poskręcał te śruby tak samo, niestety auto należy odprowadzić na geometrię, dlatego że śruby te, które są nieregulowane, one nie są na sztywno, nie są tak ciasno spasowane w tulei, czy w wahaczu, czy w zwrotnicy, żeby nie było możliwości ich ruszyć. W momencie, kiedy je po prostu odkręcę i skręcę z powrotem, geometria zostaje przestawiona. Także bez znaczenia, czy odkręcacie śruby regulacyjne, czy nieregulacyjne w zawieszeniu, bo niektóre wahacze mają po prostu śruby nieregulowane, to tak czy inaczej, jeżeli cokolwiek robicie w zawieszeniu, auto należy zaprowadzić na geometrię. Także myślę, że teraz już po obejrzeniu tego filmiku możecie sobie samodzielnie wymienić czy amortyzator, czy sprężynę zawieszenia tylnego. No cóż, tym akcencikiem chciałbym zakończyć ten odcineczek. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o dawaniu lajków i o komentarzach. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.